Witam wszystkich zgromadzonych. Widać napis? Nie, no, żartuję. Siemano, trochę po przerwie lekkiej mnie widzicie. No co, kolejny odcinek Draftcast, chyba numer 6 albo 7, nie pamiętam. Nie wchodziłem na kanał już bardzo długo, muszę wam się przyznać. Ale to jest odcinek bardzo fajny, moi drodzy, bo mam tutaj też wszystko rozpisane, co dzisiaj będę, o czym będę chciał porozmawiać, więc kajecik jak u nauczyciela. Nie no, żartuję, świruję, ale mam nadzieję, że u was wszystko ok, bo u mnie coraz lepiej. Jeżeli chodzi o taki szybki update, u mnie jeszcze będzie jeden film niedługo, więc spokojnie, ale jeżeli chodzi o moją sytuację, to póki co jest lepiej, odbudowuję się, troszeczkę też podszedłem inaczej do życia, zaczynam terapię niedługo, jakoś od grudnia, jak wrócę z wyjazdu, więc już wszystko jest ogarnięte, zaplanowane, więc nie mogę się doczekać, bo czuję, że idę teraz w naprawdę dobrym kierunku, jeżeli chodzi o życie. Chcę też zacząć parę płaszczyzn rozwijać, bo wiecie, że też moje życie zawodowe jest dla mnie ważne, a rozwojowe takie, powiedzmy, że rozwój gdzieś tam prywatny, czy to będzie na YouTubie, czy nie, no chciałbym, żeby to było z YouTubem, ale zobaczymy, głównie z muzyką coś związanego i działam też w tym temacie i muszę powiedzieć, że chyba zarazem powoli gdzieś tam znajduję chyba, może tak to powiem, znowu ten cel. No ale nie o tym chciałem dzisiaj rozmawiać, bo o tym jeszcze będzie film i nie tylko, fajne rzeczy gdzieś tam szykuję, także wiecie, oczywiście subek, dzwonek, łapeczka w górę jak zawsze, dziękuję jeszcze na wstępie wszystkim też wspierającym na Patronite, no Patronite mi się zawsze myli z angielskim Patreon, to my mamy w Polsce Patronite, więc dziękuję bardzo za Patronite'ów, wszystkich patronów, którzy gdzieś tam wspierają kanał pomimo tego, że nie ma filmów, bo filmy będą i wracają niedługo, więcej myślę, że w kolejnym filmie, nie chcę na razie spoilować, tutaj jest taki, wiecie, kolejny Draftcast, trochę sobie porozmawiamy na chillku, na luźno. Ja troszeczkę podmontuję ten odcinek, żeby było troszkę inaczej niż zawsze. Co mogę powiedzieć? No dużo się dzieje na pewno. Na pewno dużo się dzieje. Czekajcie, sobie wezmę... O kurwa, ale bym wylał. Albo przypał. Na pewno dużo się dzieje, jeżeli chodzi o rynek muzyczny. W międzyczasie dropnęło Drake's Scary Hours numer 3, volume 3. No i co mogę powiedzieć? Mi generalnie album się bardzo podobał. Jeżeli chodzi o warstwę liryczną, jest coś pięknego. Może nie każdy track z kolei, aczkolwiek uważam, że to jest projekt, który pokazał, że Drake nadal potrafi być w naprawdę zajebistej formie lirycznej. Czytałem też ostatnio Discorda, bo nie wchodzę jakoś bardzo często, ale widziałem, co pisaliście i dużo z was było niezadowolonych. Trochę szkoda, bo moim zdaniem ten projekt jest o wiele lepszy niż For All The Dogs, jak mam być szczery. Siada mi praktycznie każda nuta, może prócz... Jeżeli... Nie wiem, okej, będę szczery. Siada mi każda nuta, ale jeżeli chodzi o track numer 1, czyli Red Button, jest to track, który na co dzień raczej bym nie słuchał z racji tego, że ten instrumental nie jest taki enjoyable, no takie wiecie, daily basis. On jest dobrym trackiem, ale nie taki, żeby słuchać sobie na co dzień. Ja na przykład bardziej gdzieś tam gustuję w trackach pokroju, jeżeli mowa o tej epce, no to na pewno Shoe Fits, albo Fit The Shoe, nie pamiętam, sorry, że tak z głowy mówię, a chyba Shoe Fits. Na pewno Evil Ways z J. Cole'em, świetna nutka, te back-to-back wersy, naprawdę świetny pomysł i mi naprawdę to tak mega siadało. Zajarałem się po prostu na nowo tym tematem, wiecie, tym takim lirycznym rapem Drake'owym i aż sobie mam w planach zrobić playlistę w tych vibe'ach. Jeżeli chodzi o J. Cole'a, to dowiózł tak samo jak na FPS-ie, zresztą FPS moim zdaniem jedna z najlepszych nut tego roku. A teledysk, właśnie, wyszedł jeszcze w międzyczasie teledysk, który jest kurwa fenomenalny. To jest teledysk roku, jak dla mnie to jest video of the year, spokojnie. Mogę się pokusić nawet o opinię, że jest tak bardzo fajnie zrealizowany jak Sicko Mode Drake'a, Travisa i Drake'a, chciałem być Drake'a i Travisa. Ale jest naprawdę, naprawdę przykozacki. Więc jak dla mnie video of the year, tam co się dzieje, te przejścia, Drake zmieniający się z wilka w ludzką formę, efekty, tam może troszeczkę efekty gdzieś tam kuleją, a grają w pingla, ale to nie jest, przypominam, film Marvela, chociaż wydaje mi się, że nawet ten, ktoś napisał taką chyba nawet, nie wiem czy to był Twitter, czy gdzieś widziałem tą opinię, że lepsze efekty niż w ostatnim filmie Marvela, ja jeszcze nie widziałem
ostatniego filmu i się raczej nie wybieram do kina, bo ostatnio te filmy są słabe, nie będę ukrywał. Chyba tylko Guardiansi mi siadali, a tak to no totalna klapa. I możliwe, że to jest prawda, ale muszę powiedzieć, że ten w ogóle, to nawiązanie do The Office, świetne. Jeszcze Kevin z The Office tam był, ja ogólnie aż tak The Office nie oglądałem całego, ale moja dziewczyna oglądała, więc gdzieś tam ukradkiem parę odcinków, może nawet paręnaście bym mógł powiedzieć spokojnie, że obejrzałem z nią. I kiedyś może sobie obejrzę, jak będę miał czas. Ale dla mnie bardzo, bardzo fajne follow-upy. J. Cole też fajnie wypadł w tym teledysku, ogólnie sam vibe. Myślę, że podkierował tą piosenkę i jeszcze bardziej gdzieś tam ją dohypował, także polecam sprawdzić, jak jeszcze nie widzieliście, bo jest świetny. No a wracając do Scary Hours 3, no to jak sami wiecie, no to jest epka typowo liryczna, jeżeli chodzi o Drake'a, tak? Taki barsowy Drake. No jak mówiłem, Evil Ways mi jeszcze siadało. Wickman? Ten bar z Johnem Sinem to po prostu mnie rozwala, to jest świetne, tak się brechtałem. I tak samo track zamykający, czyli You Broke My Heart chyba, o ile dobrze pamiętam, świetny beat, przekozacki beat, trochę mi przypomina zabieg z Honestly Nevermind i Jimmy Cooksem, ale naprawdę fajne zamknięcie, o wiele lepsze niż oryginalne For All The Dogs. Myślałem, że w ogóle, że to wyjdzie jako oddzielny projekt, ale wyszło jednak jako, można powiedzieć, deluxe edition do For All The Dogs, czyli Fetty, nam znane. Ja już ostatnio mówiłem też na temat Fetty, także jak nie widzieliście mojej takiej, może nie recenzji, ale krótkiego rantu na temat tego albumu, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Natomiast, jak mówię, Scary Hours o wiele lepszy niż For All The Dogs, jak dla mnie mógłbym powiedzieć, że 7,5 na 10. Naprawdę fajny, nawet może gdzieś tam lightowa ósemka w porywach. Świetne barsy, jeszcze tam parę follow-upów do sytuacji z Kanye, Pusho i tak dalej. Dużo ogólnie dissów też było, więc no ja mówię, jeżeli ktoś lubi Drake'a barsowego, takich jak, nie wiem, Omerta, będę mówić teraz głody, Jorisy Freestyle, kurde, wiecie, dużo było tych tracków, nawet nie pamiętam teraz tak, żeby ich wymienić, ale nawet na Scary Hours jedynce było to Diplomatic Immunity, chyba to się nazywało, też była fajna nutka. Myślę, że 4PM i Calabasas też można pod to pociągnąć, bez to chyba moja ulubiona to Drake'a. A to ostatnio, co wyszło, to zresztą wam mówiłem, że ulubionym trackiem z For All The Dogs OG to jest dla mnie oczywiście 8PM i Charlotte, świetny track, świetny beat, już to tutaj też panowie dowieźli. Jeżeli chodzi o produkcję Konduktora, to tak samo właśnie a propos tej nutki, zapomniałem, kurczę, jak ona, jaki on miał tytuł, to jest chyba numer 2 na trackliście, zaraz po Red Barum, świetny beat. Alchemist też się popisał, także sprawdźcie sobie i spójrzcie troszeczkę z innej perspektywy na ten projekt, bo moim zdaniem, jeżeli lubicie takiego hype'owego Drake'a, to track zamykający jak najbardziej, ale jeżeli gustujecie w Drake'u typu What Would Meek Do, God's Plan czy inne tego typu nowsze jakieś tam wydania, no to wydaje mi się, że może wam nie siąść, ale jak spojrzycie na stronę barsową, instrumentalową, bo uważam, że naprawdę ten projekt miał świetne bity, zwłaszcza te od Alchemista, Konduktora, są tak low-fi'owe lekko, bym powiedział nawet, tak wpadające w lekki low-fi, gdzieś tam lekko vibe'ikiem, ukradkiem i ja bym powiedział, że to jest naprawdę, ale naprawdę kawał fajnej muzyki, żeby sobie posłuchać gdzieś tam, nawet jak coś robicie na kompie, właśnie jak śnieżek sobie pada za oknem, taki zimowy vibe'ik mi trochę wpadał, więc ja z całego serca polecam. Łyk dobrej herbatki i lecimy dalej. Co dalej tutaj możemy poruszyć sobie? Pozwólcie sobie, że zobaczę. Dobra, będzie przerywnik o nowej serii. Planuję nową serię na kanale, jeszcze nie chcę nic zdradzać, bo nie wiem, czy ona wypali. Jak wypali, to będzie super. Chciałbym też na pewno, żeby w Drawkaście czasami pojawiali się goście, bo fajnie sobie z kimś porozmawiać, a nie tylko jak sobie sam mówię. Zresztą na pewno też podzielacie tą opinię. Jak na razie nie mam jeszcze osób, które mogłyby wystąpić. Znaczy jest jedna osoba, którą może zaproszę, aczkolwiek no chciałbym trochę więcej gości, więc jeżeli uda się rozwinąć jakieś koneksje, to będę to robił. To takie krótkie info, zobaczycie już niedługo. A teraz przejdźmy chyba sobie do największego wow tego tygodnia. Nawet poprzedniego mógłbym powiedzieć.
A mianowicie wyciek piosenki Vultures. Vultures Kanye Westa oraz Ty Dolla Signa YS, tak się nazywa ich duo. Ta piosenka wyciekła, tam było z Lil Durkiem i z Bam G na ficie. Ona wyciekła, znaczy wyciekła. Na początku była premierowana, mogę tak to powiedzieć, no była jej premiera po prostu w radiu w Chicago, w lokalnym radiu w Chicago, natomiast później ona miała swój wyciek gdzieś tam chyba na Tidalu. Ludzie, którzy zdążyli to pobrać, rzucili to na Reddita, gdzieś tam sobie to latało, no ale to nie była jeszcze ta finalna wersja, słychać było zresztą po miksie, nowe flaku to było co prawda, ale to nie był jeszcze finalny miks. Później się to okazało, że to był chyba w ogóle wrzuta przez pomyłkę, że to nie była, nie, że to nie był, wiecie, leak wrzucony przez kogoś, tylko że to chyba label się pomylił, ale nie wiem, czy tak faktycznie było. Natomiast parę dni później, czyli co dzisiaj mamy? Czwartek chyba? Wczoraj, w środę. Czyli wczoraj wyszła wersja już oficjalna na streamingach, na wszystkich streamingach bez Derka. Co mnie zdziwiło i zresztą dużo, jak widziałem, opinii, no internet był mega, ale to mega w szoku, że czemu Derka usunęli. Nawet osoby, widziałem, pisały, które nie są fanami Drake'a, chciałem powiedzieć Derka, Derkio, pisali, że to jest mega L i że słaby ruch, bo polubili jego zwrotę. No i jak sami wiedzicie, internet podziałał swoją mocą i nazajutrz czy dzisiaj dostaliśmy już wersję z Derkiem, która jest, wydaje mi się, gorzej trochę zmiksowana, ale jeszcze nie słuchałem na słuchawkach, więc może to tylko osąd, bo widziałem, że ludzie też tak pisali właśnie na Reddicie, więc możliwe, że to jest placebo. Już zobaczymy, jak będę miał słuchawki, w sensie jak będę słuchał na słuchawkach, bo teraz po pracy od razu siadłem do nagrywania tego podcastu. Więc ja czekam na ten projekt, jeżeli chodzi o samą piosenkę. Kurczę, no jak będę szczery, nie mam jakichś wielkich wymagań, jeżeli chodzi o ten projekt. No, uważam, że to będzie projekt z większą inspiracją i właściwie większymi wpływami od Ty Dolla Signa, jeżeli od Kanye, tak mi się wydaje. Zobaczymy, no ten track tak pokazuje. Kurde, od razu przejdę do je. No Kanye się nie popisał na tym tracku, no nie było tu jakichś zajebistych barsów, ale kurczę, ten beat jest taki swawolny, taki powolny, wiecie, taki lazy as shit, może sobie fajnie powibić i wydaje mi się, że to flow trafiło. Nie jest może to zwrota życia i raczej jest to taki Kanye, lazy Kanye na obydwu płaszczyznach, czyli lazy, bo jest leniwy i lazy, bo też tak nawija. Ale muszę powiedzieć, że gdzieś tam to działa i mi na przykład to siada. Nie mówię, że to jest nuta, której o Jezu nie zapomnę, ale pewnie pod wpływem hypu i prawdopodobnie uważam, że ten album może się pojawić nawet ten piątek, czyli jutro, jak ja to nagrywam, to gdzieś tam mnie to hypuje, tak? Jest dużo fajnych nutek potencjalnych, które mogą wpaść, tak jak na przykład chociażby City in the Sky, Slidin, które było też premierowane gdzieś tam, znaczy premierowane, no leaky były i snippety generalnie były w klubach, latały i były te nagrania, więc może było sobie posłuchać. Dlatego gdzieś tam jeszcze te nuty trzymają mnie w napięciu. Teraz jeszcze w Arabii Saudyjskiej rozbił tent i nagrywa sobie jakieś nowe materiały na nową płytkę, więc podejrzewam, że to wszystko, co on teraz nagrywa, to leci na jego solowy album, który naprawdę będzie dobrym gównem, a to jest taki luźny projekt z Ty Dolla Signem i nie ma co się spuszczać po to, po prostu sobie powibić, posłuchać. I Liki też mówiły gdzieś tam z jego obozu, że to będzie płytka bardziej pewnie taka lekko klubowa, nie w znaczeniu, wiecie, masny band czy coś jak u nas w Polsce, tylko klubowa, takie klubowe wersje amerykańskie, czyli coś bardziej co leci w strip clubach i tak dalej, tam u nich nie żadna klubówka EDM, nie mylić z tym. Więc ja uważam, że mimo wszystko jest warto czekać na ten projekt i sobie go sprawdzić. Zresztą dużo osób też się zdziwiłem w ogóle na Twitterze, jak czytałem, że im się to podoba, a Twitter zawsze srał. Więc no to jest dla mnie mega, ale to mega dziwny przypadek. No ja mam trochę, chciałbym powiedzieć, że mam ambiwalentne podejście do tego, ale w sumie nie do końca, bo mówię, mi siada ten traczek, nie jest to jakiś ambitny track, ale kurde, no Bump J
Ja gościa nie znałem. Wiem, że on gość jest chyba, nie wiem, czy on jest legendą Chicago, ale trochę tam czy coś czytałem, ale ja go wcześniej nie znałem. Derek, no dobrze, go dodali, chłop też jest z Chicago, no to tam gdzieś tam się wszystko skleja, jeżeli chodzi o pochodzenie, natomiast o lirykę, no to nie do końca. Ale jakby dla mnie jest taka w porządku ta jego zwrota. Nic specjalnego, ale na pewno lepsze niż chyba Kanye, bo Kanye to lirycznie to nawet bym się nie wsłuchiwał, po prostu sobie vibuję tego tracku, wiecie, bez żadnego takiego big effort i tak dalej, nie? Jeżeli chodzi o Ty Dolla Sign, bo to mnie po prostu rozjebało. Jeżeli chodzi o jego wykon wokalny, jest to naprawdę na fajnym poziomie, ale jeżeli chodzi o tekst, który on tam wypowiada, kurde, jak to było? Coś, że she a Russian, I'ma beat the pussy for the Ukraine? What the fuck? Co to w ogóle miało być? Jak ja to usłyszałem, to mówię, ja pierdolę, nie wierzę, co ja słucham. Normalnie, w sensie, to jest trochę jak dla mnie bagatelizowanie sprawy, to co się tam dzieje teraz, sami dobrze wiecie. Ja wiem, że to miało mieć dobry wydźwięk, ale moim zdaniem to ma bardzo zły wydźwięk, naprawdę. To jest takie corny jest bar, jak, o Jezu, szkoda gadać, więc pomijając ten bar, podobało mi się i uważam, że highlightem tego tracku jest oczywiście sam Ty Dolla Sign. Ale sam track nie jest jakiś ambitny, nie ukrywajmy, raczej do powajbowania, powygłupiania się i tyle. Mimo wszystko, jak mówiłem, trzymam kciuki za ten projekt, mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze w Arabii coś tam dograją, czy tam dograli i że to będzie serio surprise dropem i naprawdę się to ukaże, może nawet w ten piątek, w sumie jest dzisiaj święto dziękczynienia, to może taki surprise drop, jak oni gdzieś tam niby mówili niektórzy likerzy, że to ma być ten surprise drop, to może faktycznie się to tym surprise dropem okaże. Chyba tyle, wydaje mi się, jeżeli chodzi o Kanye i Ty Dolla, bo ja cały czas siedzę na Reddicie i gdzieś tam na żywo sprawdzam, więc jestem up to date. Natomiast no kurczę, zobaczymy. Jeżeli jeszcze dropnie, znaczy na pewno w tym roku dostaniemy ten projekt, a w następnym będzie nowy Kanye. I pamiętam, jak jeszcze to ma był październik albo listopad, sobie myślałem, kurde, ale to jeszcze ma sens, że wyjdzie to, a później wyjdzie jeszcze solówka No ale jak teraz tak patrzymy, no już jest, co za tydzień jest grudzień, zaraz będą święta, no raczej już nic nie wyjdzie. Fajnie by było, jakby na przykład a propos świąt Playboi Carti zrobił taką, można powiedzieć, trochę nie chcę mówić tradycja, no ale powiedzmy, że historia lubi się powtarzać i dropnie sobie znowu w święta, tylko ten nowy projekt, to by było fajne, bo 2023 rok i powrót do 2020, no mi się to podobało, akurat pamiętam, że mi ten projekt i Color Red, na który sobie teraz patrzę, bo mam go w winylowej kolekcji i ta kolekcja niedługo myślę, że też się pojawi, może na tym, a dobra, nie będę nic mówił, bo zaslikuję rzeczy, a nie chcę mówić, bo nie chcę być niesłowny i zaraz będę jak Buxton, który mówi, że ogarniemy, wiecie, o co chodzi. Dobra, to poruszyłem. Jeżeli chodzi o filmy, czyli reakcje, no z reakcjami powiem wam, nie do końca jeszcze wiem, jak to ugryźć, bo jak sami widzicie, dużo, ale to dużo fajnych rzeczy wyszło w Polsce. Ja ich nie sprawdzałem, bo totalnie się odciąłem od polskiego rynku, odkąd nie robię znowu reakcji, bo wiecie, że potrzebowałem czasu dla siebie, poukładać sobie trochę rzeczy, trochę się też poopierdalałem, po prostu tego potrzebowałem, musiałem uciec od tej takiej tego pędu, który gdzieś tam miałem, bo za dużo już miałem po prostu na głowie i mnie to przerosło, więc trochę sobie odpocząłem od tego, no i teraz wracam z taki wydaje mi się trochę silniejszy, wrócę też właśnie pójdę też na terapię i to też mi pomoże, więc myślę, że reakcje możliwe, że wrócą, nie chcę jeszcze obiecywać, chciałbym, żeby wróciły, natomiast jeżeli wyjdzie coś nowego, no bo chciałem też tego Drake'a posłuchać, ale w sumie nawet się cieszę, że nie zrobiłem, bo trochę chciałem też mieć takiego czasu dla siebie i dla muzyki solo. Ale niedługo prawdopodobnie dropnie właśnie ten nowy projekt YS, może nawet będzie jutro, no to jeżeli jutro będzie, to zrobimy reakcję prawdopodobnie, chociaż nie wiem, czy się wyrobię, bo mam wyjście z pracy. No to na tym weekendę do domu. Za tydzień wyjeżdżam do Londynu na ten taki świąteczny wyjazd, sobie robimy. Na te jarmarki, wiecie, te sprawy sobie popczajać, jak to wygląda. No i co? No i wydaje mi się, że może jakby się udało, to gdzieś tam na tygodniu byśmy to ugryźli? Co ja tworzę? Słowotwórstwo. Żebyśmy to hapsnęli. Może dobrze mówię, ugryźli. What the fuck? I don't know. Już tak dawno nie odmienia się rzeczy
teraz tyle tych słowotwórstw powstaje w internecie, to głowa mała, ale wiecie, o co mi chodzi. No może uda nam się po prostu ugryźć to na tygodniu, tak? No, już mi się miesza w głowie wszystko. No, ale już tak poważnie. Myślę, że jeżeli chodzi o reakcje, to wrócą, nie wiem kiedy i nie wiem, czy to będzie tylko polskie, bo ja wiecie, że chciałem zawsze robić Ameryczkę, zobaczymy. Nadal myślę, żeby ten drugi kanał usunąć albo po prostu dać go na niepublika, bo wtedy zwaliłem, jak wam mówiłem, i zrobiłem kanał na tym samym koncie, a trzeba było zrobić nowe konto w razie co, żeby jakby się kanał zawalił, to żeby mieć backup plan, ale no... Może się coś tam zrobi i wtedy zobaczymy, ile osób, w ogóle ile osób jest chętnych, żeby zobaczyć znowu reakcję, to napiszcie mi w komentarzu. Będę na pewno bardzo wdzięczny i też będę miał wizję na to wszystko. Jeszcze tak patrzę, czy coś w ogóle się wydarzyło. Jeżeli chodzi o na pewno Kanye, o w ogóle to jest śmieszna akcja, nie wiem, czy widzieliście to na internecie, ale... Kanye ostatnio chodził i nagrywał jakiegoś typa, który wyglądał jak jakiś hitman normalnie, bo ma paranoję, znaczy nie wiadomo, czy jest paranoja, nie? Who knows, ale podobno się mówi, że w kuluarach tam, że chłop ma teraz zwałę na głowie, że niby chcą go zabić, nie? Że jest asasinowany i nagrywał jakiegoś typa, go pokazywał w ogóle i wrzucił do TMZ, wysłał to do TMZ, TMZ to opublikowało, no masakra. Ale nie wiem co o tym myśleć, bo cały czas czekam na jakieś update'y, jeżeli chodzi o Reddit, więc będziemy patrzeć, ja sobie tam patrzę, czy się nagrywa cały czas dźwięk, ale chyba się nagrywa. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba tyle. Chyba tyle, moi drodzy. Ostatnio też obejrzałem sobie podcast i stąd też moja inspiracja, żeby sobie po prostu siedzieć na łóżku i nagrywać, to nie? Bo to jest mega comfy, jest shit. I ja w sumie mógłbym sobie taki draftcast, w sumie draftcast, taki bedcast teraz, nie? Bedroomcast. Bedroom podcast. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałbym nagrać te podcasty, bo lubię sobie po prostu rozmawiać o muzyce i fajnie, jakbym mógł jeszcze z kimś rozmawiać, więc może zrobimy też jakąś sekcję, nie wiem, z widzami czy coś, jakaś dyskusja. Mieliśmy też robić kiedyś tam, pamiętam, debatę odnośnie Utopii i Pink Tape, więc może też zrobimy w formie podcastu, who knows. Tyle ode mnie, słuchajcie, jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy subskrybują i nadal czekają na filmy. Filmy wracają niedługo, nie chcę mówić kiedy, już datę mam ustaloną, kiedy powracam, ale to zobaczycie na innym filmie, więc stay tuned baby, no, a my widzimy się niedługo, także sub z dzwonem, łapa w górę jak zawsze, dla zasięgów, chociaż te zasięgi to na tym kanale to myślę, że już coraz gorsze, niedługo to będę w czeluściach gdzieś tam po prostu internetu, no ale tam widziałem dużo chyba nowych reakcjonerów się pojawiło w Polsce, fajnie w sumie, niech sobie tam chłopaki progresują, ja trzymam kciuki za wszystkich, tego pola jest tak dużo, że starczy dla nas wszystkich, a ja wiecie, że chciałbym robić bardziej, nie chcę mówić ambitne rzeczy, ale coś, żeby tak bardziej mogło zostawić po mnie legacy niż same reakcje. Dobra, tyle ode mnie, słuchajcie, dziękuję jeszcze raz, że wysłuchaliście mnie dzisiaj, miłego weekendu, jeżeli to oglądacie na weekendzie, miłego dnia, wieczoru, cokolwiek smacznego, jak jecie obiad, jak jecie śniadanie, którąś tam wersję z posiłków w całym dniu. Tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach, niedługo wracam, także czekajcie, jak macie ochotę. Trzymajcie się, miłego, elu, see you soon, bitch!